Nazywam się Agnieszka Gruk, przyjechałam do was z Hrubieszowa. Chciałam zaświadczyć o żywym Bogu, którego poznałam. To prawdziwy ojciec, prawdziwy ojciec. Jeżeli nie znalazłeś w swoim życiu prawdziwego ojca, jakim jest Bóg, tak przyjdź, przyjdź, będziemy się o ciebie modlić. Bóg to prawdziwy, kochający ojciec, który ma staranie o swoje dzieci, który przychodzi do każdego, do jego poziomu, aby wyciągnąć go z jego problemów. Taki jest nasz Bóg. Bóg, który żyje, który nie umarł, który poświęcił swojego Syna na krzyżu, abyśmy my mieli życie wieczne w Nim, abyśmy mieli pełnię uzdrowienia, pełnię uwolnienia, pełnię bogactwa i wszystkiego, czego nam potrzeba do życia. Ja byłam osobą bardzo samotną, która nie znała miłości Ojca, która nie znała w ogóle miłości na tym świecie. Wiecie, po 12 latach małżeństwa mąż mnie zostawił, zostałam sama z dzieckiem i byłam bardzo samotna. I wtedy przyszedł do mnie Bóg jako ojciec. Jako ojciec, jako pocieszyciel przyszedł do tego miejsca, w którym byłam i zaczął prostować moje życie. Zaczął prostować to, w czym byłam. Ja byłam w kościele, gdzie ludzie nie rozumieli tego, czym jest miłość, czym jest potępienie, czym jest ta chęć szukania Boga. I kiedy Bóg do mnie przyszedł, On znalazł mnie, On wyciągnął mnie z tego dołu, w którym byłam, z tej śmierci, w której się znalazłam. On wyciągnął mnie i podniósł. Dał mi nowe życie, dał mi nowe małżeństwo, dał mi nowy czas z Nim, dał mi życie, którego jeszcze nie miałam do tej pory. Pokazał mi się jako prawdziwy ojciec, który kocha, który jest wspaniały, który przychodzi i wyciąga swoje dziecko. Ojciec, który przytula. Bóg dzisiaj przytula. On jest ojcem, który przytula swoje dzieci, który podnosi, który wylewa swoją miłość na każdego z nas. Taki jest Bóg. Jeżeli jesteś samotny, jeżeli jesteś w depresji, przyjdź dzisiaj, przyjdź, usiądź na kolanach Ojca i powiedz: Tato, kocham Cię, bo taki jest nasz Bóg. Taki jest Bóg, którego poznałam. Jeżeli czujesz się samotny, przyjdź, będziemy modlić się o Ciebie. Będziemy Ci pokazywać, czym jest ojcowska miłość. Amen.